Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kanale Resetu. Proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowe spotkanie. Mam nadzieję, że pierwsze z cyklu tego typu spotkań, dlatego że dzisiaj mam aż dwoje gości i to w dodatku absolutnie znamienitych. Oboje Państwo już znacie. To jest pani Teresa Adamska oraz pan doktor Marek Pilawski. Jak Państwo wiecie, obydwoje pasjonują się od lat i bardzo efektywnie działają społecznie na polu zarówno ekologii, jak i na polu bardzo konkretnych działań o charakterze technologicznym, wynalazczym, jeżeli chodzi o pana doktora. No i ich spotkania ze mną dotychczasowe spotkały się z ogromnym państwa aplauzem. Wobec tego dzisiaj mamy spotkanie kolejne. Będzie ono poświęcone sprawom ekologicznym oczywiście, ale przede wszystkim będzie kontynuacją tego, czego nie zdążyliśmy w poprzednim odcinku z panem doktorem poruszyć. To znaczy, on już państwu na tym samym kanale przedstawił swój wynalazek, to znaczy taki cud reaktor. Proszę mi wybaczyć, prawda, laickie określenia, ale taki reaktor, który umożliwia ekologiczne, czyste i praktycznie bezkosztowe, a nawet z wartością dodaną, utylizowanie wszelkiego typu odpadów. I dzisiaj, prawda, ponieważ był szereg pytań w komentarzach od Państwa, więc pan doktor się do tego ustosunkuje i jakby rozwinie. Pokażę Państwu, do czego ten wynalazek może służyć, a zastosowania są, na ile ja jestem w stanie to ocenić, doprawdy wszechstronne. No a pani inżynier Adamska, Państwo od dawna współpracują razem, są świetnym duetem. Wobec tego, prawda, zobaczycie Państwo już w tym odcinku, jak te nasze ewentualne kolejne spotkania, jeżeli Państwo skorzystacie z moich następnych zaproszeń, jak, w którym kierunku to się może rozwinąć. Panie doktorze, w Pańskie ręce proszę uprzejmie dokończyć to, czego nie zdążyliśmy powiedzieć poprzednio. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w ostatnim odcinku zakończyliśmy stwierdzeniem, że patent na reaktor molekularny odpadów, który został rozpoczęty zgłoszeniem patentowym w roku 1900, proszę Państwa, 1998, dopiero po 6 latach doczekał się prawdziwego patentu. Dla tempa rozwoju technologii, jakie obserwuje się na świecie, bo nie w Polsce, ale na świecie, te 6 lat to jest przepaść technologiczna. W związku z tym w tym czasie powstało kilka już rozwiązań, konstrukcji reaktorów molekularnych odpadów, z których każdy na różnych zasadach działania wytwarzał pożądaną temperaturę w przedziale 1400-1600 stopni. Tak więc ten pierwszy reaktor, który został opatentowany, to już przeze mnie musiał być potraktowany jako starość technologiczna, dlatego że przyszły już nowsze rozwiązania, może bardziej wydajne i bardziej mniej kłopotliwe do obsługi. Rozpoczęliśmy od reaktora ciekłometalicznego odpadów, który na pierwszej transzy, na pierwszej Już, planszy już, panie, prezentacji. już, panie doktorze, chwileczkę. Tak, Proszę tak. uprzejmie dać mi szansę
wykonania określonych manewrów. Czy widzimy już tą planszę? Tak, widzimy, Dobrze. widzimy. To ja I wobec tego jestem do dyspozycji w charakterze słownikowego. w każdym, po lewej stronie widzimy fotografię reaktora ciekłometalicznego odpadów, o którego zasady działania przedstawiliśmy w poprzednim odcinku. Tu jest gotowa konstrukcja, która powstała również wiele lat temu i gdzie wszystkie parametry zostały przebadane i okazało się, że one w sposób książkowy spełniają założenia teoretyczne. Okazały się bardzo ważne rzeczy dla dalszych zastosowań technologicznych, bo niezależnie od rodzaju, sposobu wytworzenia tak wysokiej temperatury i niezależnie od wydajności reaktora molekularnego odpadów, skład gazu procesowego jest zawsze taki sam. Zawsze są takie same proporcje gazów, dwutlenek węgla i dwutlenek węgla i wodór, które są głównymi produktami działania reaktorów molekularnych jakiejkolwiek konstrukcji. To ułatwia zastosowanie, bo niezależnie, tak jak wspomniałem, to jest niezależny proces od rodzajów odpadów. Chodzi tylko o odpady organiczne zbudowane na bazie atomów węgiel, wodór, tlen. W każdym przypadku okazało się, i to jest potwierdzenie jakby z obliczeń teoretycznych, że energie odzyskane z węgla, który zawarty jest w materiale, w surowcu naszym produkcyjnym, i energię, którą można odzyskać z uwolnionego wodoru, są w przybliżeniu takie same. I dalej okazało się, że każda z tych energii jest w przybliżeniu równa energii, którą potrzebuje reaktor do podtrzymania swojej pracy. To też jest niezależne od rodzaju odpadów. W każdym przypadku, dzięki stabilizującemu działaniu wody, który, jak Państwo pamiętacie, dolewamy do reaktora prowadzącego termiczny proces przetwarzania odpadów. Więc 2/3 wodoru pochodzi z wody, a tylko 1/3 uwolnionego wodoru pochodzi z odpadów. I te proporcje też są zawsze stałe. Dlatego, że my niezależnie od rodzaju odpadów i wydajności reaktora, zawsze dolewamy tyle wody, żeby takie proporcje, one się same ustalają w sposób przyrodniczy. To wynika z zasady działania właśnie tego, nie wolno mówić spalarnie, bo to nie jest spalarnie. Kto dolewa wody do spalarni? Jest to proces, jest to reaktor chemiczny pracujący na poziomie wysokich temperatur, gdzie tak na pierwszy rzut oka to się po prostu robią cuda. Teraz o co chodzi? Jeśli chodzi o dalsze zastosowanie, to taki reaktor, który ma stabilny gaz wyjściowy, niezależnie od rodzaju odpadów, ułatwia jego dalsze zastosowanie, bo mamy zawsze taki sam gaz. Ekolodzy, ale tutaj niestety muszę powiedzieć o ekologach zielonkawych dopiero, bo jeszcze im daleko do zielonych. Trzeba rozumieć przyrodę przede wszystkim. Więc oni mówią, że wodór z wody, taki otrzymywany drogą elektrolizy, to jest wodór zielony. Tak jakby chcieli odróżnić od innego wodoru, który powstaje nie z wody. To ja już sarkastycznie mówię, a mój wodór jest czerwony. Proszę mi pokazać różnicę. Po prostu trudno to komentować. Natomiast po prawej stronie jest fotografia reaktora, który był w poprzednim odcinku. Proszę Państwa, i nie będę już do tego wracał, ale jest to był reaktor molekularny trzeciej generacji. I on był pokazany tutaj na tym prawym rysunku, nie będziemy wracać, ale reaktorem drugiej generacji to był reaktor
plazmowy. Dlatego, że dysponowałem wtedy palnikami plazmowymi, niskotemperaturowymi, gdzie była temperatura między 2400 a 6000 stopni Celsjusza. Niepotrzebne nam są plazmotrony, które pracują, które wytwarzają temperatury 10 czy 20 tysięcy stopni Celsjusza, tak jak normalna, regularna plazma. Ten wydatek energetyczny idzie na marne, dlatego że my już na poziomie 1400-1600 stopni robimy to, co z materią chcemy. I po co ten wydatek energetyczny większy? Po co? Potem to i tak się wszystko składa. Tak? No, ale prawda, no, grupy tutaj działały, takie małe grupy biznesowe, które chciały, przepraszam, ale wójtów gmin namawiać na rozwiązania plazmowe. A do obsługi potrzebnych jest tak naprawdę około dwóch inżynierów przy normalnej, dużej, właściwie spalarni. Bo te palniki plazmowe często służą jako źródło energii, a materia wcale nie przechodzi przez plazmę. Plazma to jest, wyobraźmy sobie, uderzenie pioruna. Plazma jest tylko w tym kanale przewodzącym gigantycznej ilości prądu. I jak nitka, jak cienka nitka świecąca jest plazmą. A odpady znajdują się obok tej nitki, obok tych wyładowań, prawda? I one tylko czują temperaturę, natomiast one nie przechodzą przez środowisko 20 tysięcy stopni Celsjusza. Ale ja dysponowałem palnikami niezwykłymi, bo palnikami, którym gazem plazmotwórczym była para wodna. W związku z tym ja nie wprowadzałem do tych odpadów innych atomów niż te, które tam już po prostu były. Ale te palniki dzięki wodzie miały tą właściwość, że generowały dwukrotnie więcej energii cieplnej niż pobierały energii elektrycznej w postaci prądu. Więc to są te przykłady, które były budowane pomiędzy pierwszą a trzecią generacją. I uważam, że ta trzecia generacja reaktorów molekularnych odpadów jest taka najbardziej dojrzała i najbardziej przystępna do zastosowań takich powszechnych. Może są tutaj wśród Państwa, którzy nas słuchają i oglądają, są osoby, które nie uczestniczyły w pierwszym referacie. W związku z tym króciutko przypomnę, jak działa taki reaktor. Może poprosimy o planszę numer 6. To Proszę jest palnik plazmowy. I tutaj tak. Znaczy, który? Ten niebieski czy czerwony? Zostawmy ten, co jest. Tak, i ten plazm. I z tego palnika otrzymujemy 10, prawie 11 megajuli energii. 1 kg wodoru. Ze spalenia 1 kg wodoru otrzymujemy dużo więcej energii. Ale część energii musi pójść na energię, która prowadzi do rozpadu wody na te dwie osobne molekuły. Panie Marku, straciliśmy pana głos. Tak, zawiesiło się. Dobrze, Teresa, to może ty teraz. Tak, ja króciutko tutaj, ja samą technologię jakby nie będę wchodzić, bo to bardzo ważne, co tłumaczy tutaj Marek, doktor Marek Pilawski, bo on mówi o tej zasadniczej różnicy, jaka jest pomiędzy technologią, którą teraz pan Marek przedstawia, a spalarniami odpadów, jakie są promowane i były, funkcjonowały w Europie i promowane są oczywiście w ogromnej ilości w Polsce. To nie emituje żadnych spalin. Nie ma niczego, co się łączy ze spalaniem w sensie płomienia.
prawda? To po prostu jest rzeczywiście rozpad na elementarne cząstki i atomy w środowisku wodnym. I to bym chciała wszystkim, którzy tego słuchają, podkreślić. Nie ma tutaj w ogóle lęku o cokolwiek, że cokolwiek w tej instalacji czy z tą instalacją może się stać, to po pierwsze. Po drugie, w tą instalację, do tej instalacji możemy dostarczać całej gamy wszelkiego rodzaju odpadów. W tym, co jest, myślę, ogromną bolączką i to, co Unia wymaga w tej chwili od nas, czyli zwiększania, wyłaniania ze strumienia odpadów komunalnych, przede wszystkim bioodpadów, tutaj nie ma z tym w ogóle problemu. Nie ma problemu, bo mokre odpady bez problemu są rozkładane na elementarne cząstki w tej technologii. Oddaję teraz głos Markowi a propos tych palników. Dziękuję, Teresa. I prosimy do slajd numer 6. Dobrze, to proszę mnie zatrzymać w odpowiednim momencie. To jest przypomnienie. Tutaj może na chwileczkę tylko jest przypomnienie, że potrafimy z mieszaniny gazów, dwutlenku węgla i wodoru, wydzielić wodór. Odsuwając dwutlenek węgla w urządzeniu, które nazywa się skruber, w chemii jest to znane urządzenie, ten dwutlenek węgla łączy się w wodnym roztworze wodorotlenku potasu krystaliczną, białą, jak cukier, sól, która nazywa się węglan potasu. Przepraszam, to nie jest odpad. Można w internecie na Allegro zobaczyć, ile kosztuje kilogramowa torebka węglanu potasu. To jest główny składnik nawozów potasowych. Odsyłamy do fabryki produkującej nawóz potasowy i jeszcze na tym zarabiamy. Natomiast głównym produktem działania reaktora molekularnego odpadów staje się po prostu już tylko wodór. Co można z tym wodorem zrobić? I teraz prosimy planszę numer następną. To? Aż się prosi. Przecież od dziesiątek lat produkowane są na świecie ogniwa paliwowe, właśnie działające na wodór, które zamieniają w jednym procesie potencjał energetyczny wodoru bezpośrednio w energię elektryczną. Bez wirników, bez szumów, bez tłoczenia pary. Po prostu wodór sobie pada do palnika wodorowego, a on na wyjściu generuje nam plus i minus stałe napięcie elektryczne, które łatwo przetworzyć, jest to napięcie zmienne. Dla przykładu amerykański ogniwo paliwowe o mocy 3 MW kosztuje 3 miliony dolarów. To pokrywa się z kosztem wytworzenia 1 MWh produkowany w sposób tradycyjny. Nie ma tutaj skoku kominowego, zwyżki kosztów. W związku z tym my wiemy, co z tym można zrobić. I ten potencjał energetyczny polskiego wodoru w polskich odpadach komunalnych, przeliczony w takim właśnie ogniwie paliwowym, które ma sprawność 60%, sprawność elektryczną. Ja założyłem sprawność elektryczną w warunkach rzeczywistych i biorąc pod uwagę czystość tego wodoru 40% tylko. To i tak ten potencjał energetyczny polskiego wodoru w polskich odpadach komunalnych to jest 1674 gigawaty mocy, czyli w każdej godzinie możemy wytworzyć 1674 gigawatogodziny energii. Teraz, biorąc pod uwagę, ile my jeszcze spalamy węgla, bezpośrednio w tradycyjnych kotłach rusztowych, najgorszych, jakie są do spalania mieszaniny różnego rodzaju, tak zwanych paliw potencjalnych, czyli plastików, papierów, farb, lakierów i czego tam jeszcze, to jest widać na tym pewną myśl technologiczną.
Można powiedzieć, że tutaj jest coś pięknego w tym wszystkim, że my nie musimy grzebać tej ziemi, my nie musimy przewozić, my nie musimy spalać paliw ciekłych po to, żeby tony węgla przewieźć z jednego miejsca w drugie, albo odpadów. Można to stawiać takie urządzenia, nawet mniejsze, ale bezpośrednio przy odbiorcach, bezpośrednio przy wysypiskach. Czy jeśli chodzi o miasta, to przy osiedlach. Jak powiem o gospodarowaniu energią w Polsce? Zachwystujemy się różnymi rzeczami, ale proszę wejść na stronę Zapuławy, Zakłady Azotowe Puławy. Puławy oferują czysty wodór, który w ich procesie produkcji nawozów jest odpadem. Puławy produkują 80 MW energii cieplnej, która znika. No tam są jakieś szklarnie pobudowane i tak dalej, i tak dalej. No to jest kropla w morzu, jeśli chodzi o podejście technologiczne. Dlaczego tam nie ma gospodarza, który ten wodór potrafi przetworzyć na energię? Są do tego urządzenia. W handlu komercyjnym można kupić ogniwa paliwowe w Stanach Zjednoczonych do 3 MW, a w Niemczech wtedy, jak ja to robiłem, do 20 kW. A 20 kW to jest duże gospodarstwo, duży warsztat rzemieślniczy, prawda? Nie mówiąc już o jakimś małym domku wielorodzinnym. W rozmowie z tam pracownikami mówiłem, dlaczego tak się dzieje. No dlatego się dzieje tak, proszę pana, bo my jesteśmy przeznaczeni do produkcji tam nawozów, a nie do produkcji energii. No ale gdzie jest ten gospodarz, który jeszcze jest nad tym wszystkim, prawda? Więc to tylko tak, gwoli państwa uwadze, to polecam, bo szukamy gdzieś 1 MW, 200 kW, 20 kW, piszemy o tym w prasie, prawda, a nam się marnuje 80 kW, prawda, pod bokiem. Żeby uświadomić państwu, jaki potencjał jest w tym CO2, to jest bardzo cenny surowiec chemiczny, surowiec przemysłowy. Może poprosimy planszę numer 8. Żeby państwa już nie zamęczać sprawami technicznymi, powiem szybko, ale to jest naprawdę, naprawdę to jest sprawa nawet do intuicyjnego zrozumienia. Jest kilka metod rozdziału wodoru od dwutlenku węgla. Kilka metod. Państwo jedną już znacie, jest to reakcja chemiczna na wodór tlenku potasu. Natomiast jeśli ten mieszaninę tych dwóch gazów przepuścimy przez, nazwijmy to zamrażarkę, dwutlenek węgla przechodzi w postać ciała stałego, tak zwany suchy lód, w temperaturze minus 66 stopni. Proszę państwa, takie zamrażarki w Polsce działają przecież. Nie mówimy o nadzwyczajnej technologii zamrażania CO2. I wtedy na wyjściu z tej lodówki, z tej zamrażarki mamy ino tylko czysty wodór. I ten wodór można wykorzystywać energetycznie w przeróżny sposób. Można go spalać, odzyskiwać energię cieplną. Można wykorzystać go do ogniw wodorowych i produkować z niego wprost energię elektryczną. I to nawet można robić w małej skali, w dużej skali. I tutaj są doświadczenia światowe już na tym rynku energetycznym. No więc mamy osobno CO2. Mniej więcej z wodorem wiemy, co zrobić. Natomiast co możemy zrobić z CO2? Chciałem państwu zwrócić uwagę, że ten wodór powstał z wody. W jakiś sposób w naszym reaktorze tlen został oddzielony od wodoru. Od tlen. Tlen został oddzielony od wodoru. Oczywiście przy użyciu stosownych katalizatorów. Przecież to samo można zrobić z dwutlenkiem węgla. Też oddzielić tlen od węgla.
I te metody są znane. Jeśli już naprawdę musimy zakopywać, to zakopmy węgiel, bo on się wziął z ziemi i do ziemi wraca. Dlatego, że powstał z roślin, a rośliny korzeniami ten węgiel wyciągały z ziemi, budowały swoją strukturę, dlatego rosły, prawda? I potem nam to oddały jako w postaci czystego węgla. No i teraz, jeśli ten spalaliśmy odpady i ten węgiel, prawda, z powrotem wraca do ziemi, ale powtarzam, jeśli już musimy. A co z tlenem? No niestety, nie możemy tlenu uwolnić, bo można, ale to chodzimy do procesów energetycznie nieopłacalnych. Tlen wykorzystujemy również w różnych procesach chemicznych, jak Państwo wiedzą, i to jest bardzo cenny również składnik surowców produkcyjnych. A czysty węgiel, w tym procesie powstaje czysty węgiel. Ten czysty węgiel można wykorzystać, proszę Państwa, do wytwarzania specjalnego grafenu. Można wykorzystać do produkcji grafenu i tlenku grafenu. Z kolei to można wykorzystywać do produkcji superkondensatorów, akumulatorów i baterii samochodowych. Chciałem zwrócić uwagę, że w samochodach typu SUV akumulatory ważą 500 kg. Samochód, który zamiast ważyć 1 tonę, waży 1,5 tony. Jak on może to wszystko ciągnąć i przewozić? Przy hamowaniu hamulce się niszczą szybciej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast taki sam akumulator takiej samej mocy zbudowany na grafenie waży 50 kg i zajmuje 100 razy mniej miejsca. Baterii samochodowych, magazynów energii elektrycznej, nanorurek, nanowłókien i innych produktów. Teraz, To może tak, teraz, teraz przepraszam, prosimy. ja trochę się włączę, bo nie Tak. zostało nam wiele czasu, ale ja w podsumowaniu no, chciałabym tak podkreślić po pierwsze to, że bezpieczeństwo energetyczne Polski jest w tej chwili absolutnie kluczową sprawą. Bezpieczeństwo energetyczne, socjalne i żywnościowe. My akurat idziemy w kierunku właśnie tego bezpieczeństwa energetycznego, na czym ono powinno być zasadzone, powinno być właśnie na innowacjach, polskich wynalazkach i polskich zasobach. Trudno mówić, że odpady nie są zasobem, bo oczywiście nim są. Trudno mówić jeszcze, że no na przykład, bo ktoś powie, no dobra, zabraknie nam na przykład może odpadów, będziemy mniej wytwarzać. Otóż reaktor CRMO może chodzić również na samą wodę. Wody nam na razie póki co nie zabraknie. I to nie jest tak, że my ją zmarnujemy, bo to też by tutaj na pewno Marek wszystko wytłumaczył, jak to jest, że ona wróci do tego obiegu, a prawda, i ewentualnie w postaci pary wodnej może pójść w atmosferę. Ale chciałabym połączyć tą technologię z technologiami wytwarzania energii z odwiertów geotermalnych. Z geotermii, o czym mówiłam wcześniej, bo wyobraźmy sobie teraz, że każda gmina w Polsce będzie i może, bo to jest w granicach finansowych możliwości, będzie mogła na bazie odwiertu geotermalnego o głębokości między 3 a 4 kilometry otrzymywać temperatury powyżej 100 stopni. Tutaj na tej mapie Państwo widzicie to, co jest najbardziej czerwone. Te obszary, centrum Polski, to jest już 240 stopni na głębokości 4 kilometrów. Więc wyobraźmy sobie to bezpieczeństwo rozproszone. O tym, że prosumeryzm tak zwany jest absolutnie podstawą bezpieczeństwa energetycznego w czasach jakby wymogu cywilizacyjnego obecnie, mówił już co ponad 10 lat temu profesor Popczyk i napisał nawet o odnawialnych źródłach energii takie opracowanie. Co jest odnawialnym źródłem energii? Wszystko to praktycznie, co znajdzie się w takim reaktorze, ale ciepło ziemi jest absolutnie źródłem póki co niewyczerpalnym. Więc jeżeli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, rozproszonym i takie ono powinno być, my nie mówimy o tym, że te duże zakłady w tej chwili powinny być likwidowane.
Otóż nie. Każda z tych dużych elektrociepłowni leży na terenach, taka jak Bełchatów, Turów, szczególnie Konin, ZE-PAK, leżą na ogromnych pokładach energii geotermalnej. Więc oni powinni robić w tej chwili odwierty i wykorzystywać tą energię i przez swoją sieć przesyłową rozprzestrzeniać ją, no przynajmniej do na przykład zakładów przemysłowych, bo przemysł mimo wszystko potrzebuje. Natomiast jeżeli chodzi o samowystarczalność, czyli gminy samowystarczalne energetycznie, to jest to, co cały czas mówimy. Każda gmina powinna w swoją strategię, w swój plan ogólny, który musi do końca 2024 roku wykonać, wpisać na głębokości tych 4 czy 3 kilometrów potencjał energetyczny. Nie musi pisać, ile tam jest wody, ile czego, nie. Potencjał energetyczny w tak zwanych tonach paliwa umownego. Skąd ta informacja? Od wszystkich tych, póki ich jeszcze mamy, hydrogeologów i geologów, którzy opracowali atlasy zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. I atlas z 95 roku pod kierownictwem profesora Góreckiego i atlas z 2006 roku, 7 roku też pod kierownictwem profesora Góreckiego. Jeżeli to wpiszą gminy, że mają pod sobą taki zasób, to po pierwsze, warto zainwestować w te odwierty już od temperatury powyżej 70, około 80 stopni. W systemach instalacji ORC można wytwarzać prąd. Jak będzie wyżej, to jeszcze lepiej. Takie instalacje są już na terenie Polski, produkowane w polskim zakładzie na Śląsku i nie ma z tym większych problemów. Taka instalacja ma czas zwrotu 5 lat, więc apeluję do wszystkich gmin, do ludzi, którzy tego słuchają, kochani. Trzeba iść do włodarzy, trzeba powiedzieć, że mamy swoje innowacyjne technologie, takie do zagospodarowania odpadów na miejscu ich wytwarzania, czyli w gminie, żeby nie musiały jeździć po całej Polsce, być gdzieś składowane, wrzucane do kopalni i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można zrobić na miejscu, wykonać odwiert geotermalny. Są jeszcze do tego, jeżeli gmina chce, proszę bardzo, biogazownie. I gmina może być samowystarczalna energetycznie. Rozproszenie wytwarzania energii w Polsce w czasach, kiedy mamy tyle zarzewia wojennego na różnych kontynentach, w różnych miejscach. Jesteśmy, jak to niektórzy mówią, w strefie gniotu, zgniotu. Musimy być bezpieczni energetycznie i taka konstrukcja, taki system zaopatrzenia energetycznego rozproszony w oparciu o stałe źródła, bo to jest stałe źródło, ani geotermia, ani RMO, reaktor nie potrzebuje dosypywania węgla czy czegokolwiek szuflą. To wytwarza energię, to jest stabilne i to jest bezpieczne. Więc tak bym ja to przynajmniej podsumowała, bo czasu wiem jest niewiele. Jeszcze, Pani Tereso, jeszcze mamy 2 minuty, więc może pozwólmy, oddajmy głos Panu Markowi. Panu Markowi. Tak. Ja już wracam, Panie doktorze, do tej prezentacji. 13 slajd już. Dobrze, to proszę mi powiedzieć, który będzie ten 13. Następny? Jeszcze ostatni, to będzie ostatni. Wnioski? Jeszcze dalszy. Tak, proszę Państwa, w oparciu o to, co Państwu przekazaliśmy, w Polsce można uruchomić 4 nowe gałęzie przemysłu. Zagospodarowanie odpadów poprzez ich energetyczną i materiałową samolikwidację. Odpady same w sobie są materiałem, technologią, zyskiem i tak dalej. Przemysł wodorowy, przemysł nanowęglowy i grafenowy oraz przemysł termicznego przekształcania wybranych odpadów nieorganicznych, przemysłowych. Nie mieliśmy czasu dzisiaj o tym powiedzieć,
ale w tych temperaturach też można uzyskać bardzo duży stopień degradacji materiałów nieorganicznych pochodzenia z odpadów albo z przemysłu. Panie Marku, my nie chcemy, tak, my nie chcemy tutaj krytykować za dużo, ale jako ludzie, którzy mają konstytucyjne prawo wyrażania swoich poglądów, chcemy mówić o prawdzie. O prawdzie przede wszystkim przyrodniczej, która jest ponad każdą inną prawdą prawdziwą. Panie Marku, ale przepraszam za sekundkę nam przerwą. Jak Państwo widzicie, to naprawdę było spotkanie klasy mistrzowskiej. Ja mam nadzieję, że nie ostatnie. Wobec tego proszę, Panie Marku, proszę jeszcze dokończyć swoją myśl. Komputer nam przerwie, ale zapewniam Państwa, że